Jacek, no nie jest to wymarzone zakończenie sezonu. Przegrana z Radomiakiem, chyba dobrze, że już te urlopy się rozpoczną. No wiadomo, nie każdy z nas sobie napisał taki scenariusz w głowie, tym bardziej, że od razu na samym początku dostaliśmy bramkę i to na pewno gdzieś nie tyle co opadliśmy z sił, no ale psychicznie na pewno to bardzo mocno zadziałało na zespół. No i później już się nie ustrzeliliśmy, sporo błędów, tak? Bardzo dużo prostych błędów każdy z nas gdzieś popełniał i no nie mam tutaj żadnego usprawiedliwienia. No chcieliśmy gdzieś tutaj pokrzyżować plany Radomiakowi, no ale niestety nie udało się. Na podsumowanie tego sezonu tak na gorąco ciężko cokolwiek powiedzieć, bo naprawdę była bardzo duża karuzela i teraz myślę, że trzeba odpocząć, naładować akumulatory. Co prawda przerwa jest krótka, zaraz wracamy, no ale mam nadzieję, że wszystko będzie szło w takim kierunku, w jakim idzie, no bo idzie w dobrym kierunku, tak? My za chwilę będziemy mieli nowy sezon. Bardzo dziękuję za wsparcie wszystkim, którzy gdzieś tam czy pisali do mnie, czy tak samo kibice, którzy przychodzili i dopingowali. Mogę tylko tyle obiecać, że na pewno ten sezon, który będzie, mam nadzieję, że już nie będzie takiej, kurczę, z górki na dół, tylko że będziemy iść do góry cały czas, z dnia na dzień i bardzo mocno w to wierzę. I że takie świętowanie w przyszłym roku czeka kibiców Korony Kielce. No ciężko się tego słucha, tak? Wiadomo, każdy chciałby gdzieś tak ten, ale będziemy nad tym pracować, tak? Dużo jest do poprawy, naprawdę bardzo dużo. Mamy na to okres przygotowawczy i będziemy się na tym koncentrować, żebyśmy to my w następnym roku i żeby nam wszyscy zazdrościli, a nie właśnie tak jak jest dzisiaj, bo to naprawdę nie jest łatwe, no ale wiadomo, brawo tutaj dla Radomiaka, awansują bezpośrednio, także też nie ma co, trzeba pogratulować. Myślę, że tak naprawdę wszystko już powiedziałeś o tym spotkaniu, o tym sezonie, więc nie będę Cię dalej męczyć i do zobaczenia w przyszłym sezonie. Do zobaczenia za niedługo.